Cześć, z tej strony Hienka i Lili. Witam Was na naszym kanale, gdzie dzisiaj w kolejnym odcinku pokażę Wam, jak zrobić customowy pad do Sony PlayStation. Z racji tego, że lubię sobie czasem pograć w gierki, to stwierdziłam, że fajnie by było mieć kolorowego pada zrobionego metodą hydrografiki. Ale zanim przejdziemy dalej, zostawcie koniecznie suba, dzwoneczek i dajcie komentarz, żeby być na bieżąco razem z nami. No to co? Zaczynamy! Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że pada trzeba rozkręcić, więc potrzebny będzie nam taki mini śrubokręt, bo te śrubki są mini. I gdy go rozkręcimy, będzie trzeba go oczyścić. I przygotować pod hydrografikę. Lubię dać sobie jazz. Godzinę później, nie żartuję, godzinę później udało mi się odkręcić wszystkie śrubki, ale jedna się złamała. Trzeba było wszystko podważyć. Przy okazji zrobiłam sobie kukę, ale mamy to. Będę pierwszy raz w życiu, w sensie pierwszy raz jakąkolwiek elektronikę będę rozkładać na części pierwsze, więc mam nadzieję, że nic nie zgubię, bo śrubkę jedną też zgubiłam. I gdy już mamy wyciągnięte wszystkie guziczki, to tę oto przednią część możemy przygotować pod hydrografikę, czyli teraz będziemy wycinać hydrografikę na rozmiar tego pada, ale wcześniej użyjemy benzyny, wytrzemy, odtuścimy w zasadzie, bo trzeba odtłuścić, aby następnie nałożyć podkład w sprayu biały, ponieważ to jest kolorowe, więc jak ten pad będzie biały, to będzie lepiej widać kolorowe rzeczy. Teraz będziemy potrzebować benzyny ekstrakcyjnej, jakieś szmateczki bądź papierka, ścierki. I trzeba tego pada oczyścić, odtłuścić i takie tam. No i kiedy teraz nasz pad jest odtłuszczony, to użyjemy podkładu w kolorze białym. I w tym czasie, kiedy nasz pad będzie schnąć, to ja sobie wytnę hydrografikę i do boksa przygotuję wodę ciepłą. Ciepłą wodę. I teraz, proszę Państwa, potrzebna nam będzie taśma klejąca, nożyczki i na podstawie tyłu pada dopasujemy sobie, ile potrzeba nam materiału. Thank you.
Ja już mam tutaj przygotowany ten mój wycięty w takie wzorki kolorowe, czaszki, jakieś takie tego kwadrat. Z obu stron taśmą sobie zaklejam, żeby jak położę ten papier na wodzie, a woda musi być ciepła, to żeby ta woda nie wleciała mi z tej strony. Dlatego właśnie się tak ten papier, znaczy taśmę papierową obkleja. I teraz należy tak, położyć papier na ciepłej wodzie i użyć aktywatora. Gdy użyjemy aktywatora, to należy 30 sekund odczekać i dopiero wtedy zanurzyć pada. Więc mam nadzieję, że to wyjdzie za pierwszym razem, bo jak nie, to psikamy tą hydrografikę, znaczy ten aktywator do hydrografiki. Czekamy 30 sekund. Kto ma zegarek, ten liczy, ja go nie mam. Będę w głowie. Dobra, myślę, że chyba 30 sekund już minęło. Może jadę z tym. Ciekła ta woda. Uwaga. Aż paruje. Kurczę, jaka ta woda była gorąca. Trochę przesadziłam z temperaturą, ale generalnie chodzi o to, żeby woda była ciepła. Zobaczcie, jak nam pad się fajnie zrobił. Teraz jaką czynność należy zrobić, to taka, że nie mam tutaj boksa z zimną wodą, dlatego wyskoczę sobie szybko do kuchni, zanurzę go pod zimną wodą, żeby to się bardziej scaliło. Ale generalnie wyszedł. Po zalaniu, słuchajcie, go zimną wodą należy poczekać, aż on wyschnie. I tutaj, gdzie były te dziurki na guziczki, ja sobie po prostu zaraz poskubię tam śrubokrętem i skręcamy na nowo. No i jak widzicie, dla mnie ten pad wyszedł sztos. Pokażę może z bliska trochę bardziej. I teraz po prostu trzeba zrobić najgorszą rzecz ever, czyli złożyć go z powrotem w jedną całość. Słuchajcie, bardzo dużo kosztowało mnie skręcenie tego pada, dlatego wzięłam go do domu i wróciłam do studia z powrotem, by nagrać tylko tą końcówkę, by wam go pokazać już go w wersji ostatecznej. Jak widzicie, wygląda kozacko. Jeżeli podobał wam się ten odcinek, to dajcie lajka, subskrybujcie kanał i piszcie w komentarzach, co chcielibyście jeszcze, żebym takiego fajnego customowego w technice hydrodypingu zrobiła. Koniec! Oh.